Co do wniosku radnego Macugi, już jest przygotowany wniosek do głosowania, natomiast chciałem uściślić, żeby ci radni, którzy nie byli na komisji budżetu, zdawali sobie sprawę, że komisja budżetu odrzuciła ten wniosek w tym momencie, ponieważ zobowiązała zarząd powiatu do przygotowania na przyszłą komisję budżetu takiego wniosku właśnie, żeby finansować to stypendium. Analizę taką, jak to ma wyglądać. Przecież trzeba opracować jeszcze regulamin tego, w jaki sposób ma być to przyznawane, a na chwilę obecną nie jesteśmy gotowi. Mało tego, nie potrafimy wskazać, z której rubryki budżetu, nad którym się pochylamy, zabrać pieniądze, a do której przekazać. W związku z czym, czy jesteśmy gotowi? Więc w tym momencie... teraz już dogłosujemy... Ale doprecyzować zapytanie do wniosku. Proszę. Ja chciałbym, aby pan radny Macuga doprecyzował, stwierdził, że jest doprecyzowany wniosek. Czy dotyczy to, bo mówimy o czymś, co jest jakby częścią, ale czymś, co będzie w przyszłości, w roku 2019. Czy dotyczy, te stypendia dotyczą szkół, które leżą na terenie, bądź będą jakby leżały na terenie miasta i powiatu złotoryjskiego, czy dotyczy szkół, które organem prowadzącym jest powiat złotoryjski? Organem prowadzącym jest powiat złotoryjski. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze mam pytanie do Pana Przewodniczącego, może do Pana Mecenasa. Czy na tym etapie uchwalania budżetu, w którym jesteśmy w tym momencie, czy radni mają prawo zgłaszać wnioski do budżetu zmieniające ten budżet? Bo to jest chyba zasadnicze pytanie, bo wydawało mi się, że jest to dokument, który przedkładany jest Radzie przez zarząd i tylko zarząd może dokonywać zmian w tym budżecie, ale być może się mylę, być może w samorządzie gminnym jest troszkę inaczej. Bardzo proszę o odpowiedź, czy Pana Przewodniczącego, czy Pana Mecenasa. Proszę Pana Mecenasa. W zasadzie bardziej, Szanowni Państwo, jest możliwe. Z Panią Skarbnik żeśmy ten temat dyskutowali, więc jest możliwe i Państwo możecie w ten sposób zająć się z tym. Oczywiście. Można. Jeszcze pytanie. Jesteśmy gotowi? Nie, jeszcze pytanie, Pan Paweł. Pytanie? Tak, jeszcze chciałem do naszego ustania. Przewieje Was. Powiedzieć, że. Tak. To jest ta sytuacja, w której mamy nadwyżkę, więc możemy. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania za wnioskiem radnego Pawła Macugi o utworzenie. Odnośnie utworzenia funduszu stypendialnego dla szkół ponadgimnazjalnych, które są w zarządzaniu starostwa. W kwocie 50 tysięcy złotych. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Macugi, proszę o wciśnięcie zielonego guzika i podniesienie ręki. Kto z pań, panów radnych jest przeciwko wnioskowi radnego Macugi, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie czerwonego guzika. Kto z pań, panów radnych wstrzymał się od głosu, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie żółtego guzika. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęcie wniosku radnego Macugi było 7, przeciwko 9. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. W takim razie